Wiele osób w ubiegłym roku straciło pracę. Są też takie osoby, które dopiero teraz wchodzą na rynek pracy i zastanawiają się, gdzie i jak szukać tej pracy, żeby ją znaleźć w takich czasach, w których ludzie właściwie są zwalniani. Ale jest również na to sposób. Przynajmniej na razie jeszcze nie jest tak źle, a właściwie można powiedzieć, że to jest takie szczęście w nieszczęściu. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pracy, również w związku z językami obcymi. No więc o co mi chodzi, jak to jest z tą pracą? Owszem, wielu ludzi zostało zwolnionych w ubiegłym roku, ale jednocześnie jest to taki okres, kiedy wszystkie firmy zaczęły się przestawiać na pracę zdalną, czyli pracę online. I ja pamiętam, że kiedy jeszcze pracowałam na etacie, pracowałam w Niemczech, ja i moi znajomi, to praca z domu nie była zbyt popularna. I ja wprawdzie miałam taką pracę, kiedy pracowałam w Niemczech, bo to była praca, którą można było wykonywać z domu i nie trzeba było koniecznie do tego biura iść. To było jeszcze, kiedy byłam studentką. Chociaż dobrze było widziane bycie w biurze. Natomiast w dzisiejszych czasach już firmy, nawet które miały takie bardzo jakieś przestarzałe zasady, przestawiają się na pracę zdalną. I niektóre firmy również pozwalniały wiele osób, ale z drugiej strony wpadły na taką genialną myśl, że przecież mogą również zatrudniać osoby w innych krajach. Skoro to jest i tak praca zdalna, to na przykład niemiecka firma nie musi zatrudniać Niemca, który pracuje w tym samym mieście, który mieszka w tym samym mieście, a może sobie zatrudnić kogoś z Polski, kto zna język niemiecki, prawda? No i to jest właśnie ta szansa. I jest wiele takich firm, które właśnie szukają swoich pracowników teraz na przykład w Polsce czy na Ukrainie, bo wiedzą, że mogą na tych pracowników wydać mniej. Natomiast Wy z kolei możecie pracować dla zagranicznej firmy, będąc w Polsce, w domu i zarobić dzięki temu jednak więcej. Takiej możliwości jeszcze przecież nie było właściwie nigdy, albo te możliwości były minimalne i kiedy chciało się pracować w Niemczech, to trzeba było wyjechać do Niemiec, czy jeszcze dalej, prawda? A w tej chwili można to robić z domu i to jest o tyle fajne, że można mieszkać w Polsce i płacić polski czynsz, który jest jednak o wiele niższy niż czynsze w Niemczech i jednocześnie pracować w Niemczech, będąc fizycznie w Polsce. I tutaj możecie pracować zarówno z językiem niemieckim przez cały czas, tak jakbyście pracowali w Niemczech, albo firmy również szukają pracowników, które będą się zajmować już tak całkiem polskim rynkiem i dlatego też szukają również pracowników w Polsce. I ci pracownicy również mogą mieszkać w Polsce, bo teraz i tak już do biura się przecież nie chodzi raczej. Jest wiele takich zawodów, które można wykonywać z domu i są to przeróżne zawody. Jeśli to jest jakakolwiek praca biurowa, która nie wymaga obchodzenia się fizycznie z czymś, z jakimiś dokumentami, nie trzeba ich trzymać w ręce, no to faktycznie można tę pracę wykonywać z domu. Więc Wy już najlepiej wiecie, w czym się specjalizujecie, co potraficie i co chcecie robić. Natomiast jest też wiele takich zawodów bardziej nowych, które można wykonywać całkowicie online, zdalnie i właściwie tylko tak tacy ludzie są zatrudniani. Jednym z takich zawodów jest na przykład tak zwany community manager, czyli taka osoba, która zajmuje się zarządzaniem społecznością na wszystkich mediach społecznościowych, które dana firma prowadzi, czyli na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie i tak dalej. Czyli moderuje komentarze, włącza reklamy, odpowiada na te komentarze, czyli zajmuje się całym tym wizerunkiem marki w mediach społecznościowych. Taka praca to oczywiście nie jest coś takiego bardzo łatwego. To się wydaje takie łatwe, bo co to są media społecznościowe i tam odpowiadać na jakieś komentarze, ale to nie jest takie łatwe. Ja już od wielu lat prowadzę i Facebooka, i Instagrama, i tutaj kanał na YouTube i te wszystkie rzeczy, których się musiałam nauczyć przez te wszystkie lata, no tego naprawdę było bardzo dużo, także to jest dosyć takie kompleksowe zajęcie, powiedziałabym, i trzeba to dobrze umieć, ale jeśli ktoś to dobrze potrafi, no to bardzo, bardzo dużo takich ofert pracy jest, bo to jest bardzo ważny aspekt teraz w każdej firmie. Taka obecność w mediach społecznościowych. I ludzie, którzy potrafią się tym zajmować, którzy potrafią to robić dobrze, są poszukiwani. Kolejnym z takich zawodów, który można wykonywać online, jest na przykład grafik. Teraz bardzo dużo ludzi wydaje e-booki, jakieś kursy online, tego typu rzeczy. Również do mediów społecznościowych są potrzebne grafiki różnego rodzaju, więc ci graficy też przez cały czas są potrzebni. Zdecydowanie większe jest zapotrzebowanie na grafików niż było kiedyś, bo chyba jeszcze nigdy w historii świata nie było wydawanych tyle e-booków, ile jest teraz. Oczywiście programiści zawsze są ważni, zawsze są w scenie, no a poza tym również osoby montujące wideo, które potrafią, no jeśli muszą nagrywać to wideo, no to już jest gorzej, dlatego że to raczej trzeba być na miejscu, trzeba umieć obsługiwać światła, wszystkie nagrania, mikrofon, kamery itd. Ale może być też taka osoba, która zajmuje się tylko montażem, czyli ktoś nagrywa ten film, ładuje go gdzieś na jakiś dysk w chmurze i ta osoba go ściąga i montuje całe wideo i następnie wysyła to już zmontowane wideo do swojego pracodawcy. Więc takie rzeczy jak montaż wideo też są bardzo, bardzo ważne dzisiaj, dlatego że firmy prowadzą swoje kanały na YouTube. Bardzo dużo jest przecież takich firm, niekoniecznie nawet prowadzą kanały na YouTube, ale włączają swoje reklamy na YouTube, więc do tego również potrzebują nagrań wideo. Włączają też takie reklamy na Facebooku z nagraniami wideo czy na Instagramie i to są też takie filmy na przykład w pionie, robione na telefonie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też tutaj bardzo duże pole do popisu. Jeśli ktoś umie dobrze montować filmy, to wydaje mi się, że raczej nie zginie. Poza tym może się tak zdarzyć, że ktoś dostanie również taką pracę, że nie tylko montuje filmy, ale również je nagrywa, właśnie będąc w innym kraju. To może być nagrywanie czegokolwiek, różne rzeczy sobie, różne firmy rzeczą. To może być też taki montaż z takich materiałów już przygotowanych wcześniej, nie nagranych przez daną firmę, tylko takich, które się po prostu kupuje w bazie danych. Można, jak zapewne wiecie, można sobie kupić zdjęcia, ale można również kupić wideo i później z tych wideo również złożyć film na reklamę na YouTubie, czy na film po prostu na kanał dla jakiejś firmy i bardzo dużo tego teraz jest, także to jest kolejna rzecz. I jeśli ktoś szuka pracy, nie wie co zrobić, nie ma pomysłu, to myślę, że montaż wideo to jest całkiem dobry pomysł. Więc najlepiej nauczyć się po prostu obsługi jakiegoś programu do obróbki wideo typu Adobe Premiere, czy Final Cut, czy jeszcze jakiegokolwiek innego. Ważne, żebyście go umieli obsługiwać i żebyście umieli coś w tym programie zrobić i zrobić dobre wideo. Kolejnym takim stanowiskiem, które jest w dzisiejszych czasach ekstremalnie popularne, jest wirtualna asystentka, czyli taka osoba, która pomaga we wszystkim właściwie. Taka osoba może robić dosłownie wszystko. Musi przeważnie umieć posługiwać się jakimś programem do zarządzania projektami typu Asana, czy Trello, czy jeszcze ich tam parę jest, więc na pewno to do tego należy. No i tutaj to spektrum zadań jest przeróżne. Są oczywiście też kursy online na wirtualną asystentkę. Są też kursy online oczywiście nie w języku polskim, ale w różnych językach, których się uczycie, więc ja polecam robić sobie takie kursy. Również kurs na takiego community managera, również można zrobić w dowolnym języku, jakiego się uczycie. Mnie akurat dzisiaj wyświetliła się na YouTube reklama kursów właśnie na community managera z Meksyku, czyli cały kurs jest po hiszpańsku i to było z takiej strony, chyba Domestika się nazywa, gdzie właśnie są przeróżne branżowe kursy dostępne i można się uczyć. I takie kursy znajdziecie oczywiście z wielu różnych języków. I teraz ja wiem, że wiele osób może się mnie teraz zapytać, no dobrze, ale jak znaleźć takie kursy? Słuchajcie, Google. Po prostu. No ja nie będę szukać dla Was kursów z nie wiadomo ilu zawodów i nie wiadomo ilu języków, tak? Używajcie Google. I teraz też wiele osób pomyśli, no dobrze, ale jak znaleźć takie oferty pracy? Również Google. Wpisujecie w Google w Waszym języku docelowym z tego kraju, w którym chcecie dostać pracę, tak? Piszecie oferty pracy i nazwa tego kraju w tym języku. Czyli na przykład po niemiecku wpisujecie Stellenangebote Deutschland, albo Stellenangebote Österreich, albo Stellenangebote Schweiz. I przeglądacie sobie ogłoszenia z takich zawodów, jakie Was interesują i sprawdzacie, czy jest możliwość pracy online. Jeśli jest, to możecie się ubiegać o przyjęcie na takie stanowisko. Również możecie się zastanowić, w jakim kraju chcecie pracować i w jakich firmach chcecie pracować i wtedy już bezpośrednio wchodzić na strony tych firm i przeglądać ich ogłoszenia albo nawet napisać do nich z własnej inicjatywy, że jesteście zainteresowani pracą na takim i takim stanowisku, właśnie online i tak dalej. Oczywiście szukając pracy trzeba się uzbroić w cierpliwość i nie można dać się zdołować wszelkimi odmowami czy brakiem odpowiedzi i tego typu sprawami, bo to oczywiście się zdarza, zdarzało się zawsze, będzie się zdarzać. I rzadko się tak zdarza, żeby ktoś wysłał jedno zgłoszenie i od razu dostał tę pracę. Zdarza się tak, znam takie osoby, które tak miały, ale zdarza się to raczej rzadko. Ja tak na przykład nigdy nie miałam. Więc widzicie teraz, że osoby, które znają języki, mimo że jesteśmy w takiej sytuacji, że czasami nie możemy za bardzo wychodzić z domu, a czasami nie możemy wyjechać za granicę, to osoby, które znają języki, w dalszym ciągu mogą otrzymywać pracę za granicą i też lepiej zarobić nawet niż gdyby pracowały w kraju i gdyby chodziły do swojej zwykłej pracy. Więc jak widzicie, języki to jest ważna umiejętność i to jest taka umiejętność, która gdzieś tam Was zawsze popchnie do przodu, jeśli jest źle. Tak sądzę przynajmniej. Ja kiedyś nagrywałam takiego live'a tutaj na kanale o pracy w kryzysie właśnie, czy o nauce języków w kryzysie, czy coś w tym stylu. I to jest live z początku tego roku, chyba z marca, więc możecie go sobie gdzieś tutaj na kanale znaleźć. Także ten czas zainwestowany w naukę języków moim zdaniem nigdy nie jest zmarnowany. I teraz jest ponownie dostępny mój wideokurs, jak się uczyć języków sprytnie i efektywnie, który Wam pokaże, jak to zrobić jak najszybciej. Więc zostawiam Wam tutaj pod wideo link do tego kursu, który teraz jest dostępny w sprzedaży, później dopiero będzie znowu we wrześniu, także jeśli chce go ktoś nabyć, to polecam teraz. I tam znajdziecie ponad 7 godzin materiałów wideo i również transkrypcji tych nagrań wideo o tym, jak się skutecznie uczyć języków, gramatyki, słownictwa, jak rozumieć ze słuchu, jak to ćwiczyć, jak dobrze pisać i tak dalej, więc w tym kursie jest wszystko i na pewno Wam pokażę, jak się nauczyć tych języków tak, żeby można je było też wykorzystywać w bardziej zaawansowanych sprawach, w życiu profesjonalnym, w pracy, a nie tylko gdzieś tam na jakimś wyjeździe turystycznym, żeby powiedzieć parę zdań. Także do tego jest właśnie ten kurs. A na koniec dam Wam jeszcze taki jeden pomysł, który również jest bardzo dobry i bardzo na czasie, moim zdaniem. I chodzi o to, że teraz bardzo dużo osób może się również przestawić na online. Jeśli Wy prowadzicie jakąś działalność, to również możecie prowadzić konsultacje online z tej Waszej działalności albo właśnie uczyć innych, jak to robić, cokolwiek by to nie było. I na dodatek nie tylko możecie to robić w Polsce, ale również za granicą, jeśli znacie dobrze jakiś język. Więc tutaj ponownie macie o wiele większe pole do popisu niż to było wcześniej. Właściwie wcześniej to też było możliwe, ale ludzie tak bardzo aż o tym nie myśleli. Skupiali się bardzo bardziej na tym swoim stacjonarnym biznesie. Natomiast w tej chwili wiele ludzi zrozumiało, że to jest szansa jednak do takiej ekspansji międzynarodowej paradoksalnie. I to mogą być konsultacje czegokolwiek. Są ludzie, którzy prowadzą konsultacje na temat ćwiczeń i masażu twarzy, czy chociażby języki obce, tak jak ja to robię, czy mogą to być konsultacje finansowe, konsultacje dotyczące tresury zwierząt, konsultacje dietetyczne, konsultacje, nie wiem, na przykład jeśli ktoś chce napisać książkę, to może mieć takie konsultacje, jak napisać książkę. No cokolwiek by to nie było, to można takie konsultacje zaoferować. Ja niedługo również będę oferować konsultacje dla nauczycieli, takie biznesowo-techniczne i również tworzę kurs dla nauczycieli, który pojawi się w tym roku. Albo będzie to e-book, albo kurs, jeszcze nie wiem, ale jeśli jesteście tym zainteresowani i chcielibyście być w przyszłości nauczycielem języków obcych, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek, wtedy będziecie powiadomieni o wszystkich filmach i nie powinniście tego przegapić. Mam nadzieję, że to, co tutaj powiedziałam, Was do czegoś zainspiruje, a ja jeszcze raz przypominam i zapraszam do mojego wideokursu, jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, do którego linka znajdziecie pod filmem. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje i do zobaczenia w następnym nagraniu. Pa, pa!